Try not to kill him too quickly. Run to your master! And give him this message! I come for him! Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Śródziemie Cień Wojny. I kurde, w trakcie spadanka dostałem taki oto monit. Bez powrotu. Uwaga, zaraz toczysz ostateczną bitwę o Mordor. Świat i świetlisty władca zmienią się nieodwracalnie. Przed rozpoczęciem tej misji upewnij się, że wykonane zostały zadania główne Eltariel, Bruza, Karnan, Idril i Baranora. I cóż, tak też jest. Wiadomo to od poprzedniego odcinka, ale w razie gdyby ktoś tego nie widział, no to oczywiście... Wszystkie misje, które mogły być wykonane, poza oczywiście takimi jak misje rywalizacyjne typu posterunki czy doły, są wykonane, ponieważ to zadanie główne jest właśnie od Eltariel, czyli zakładam, że jest to prawdopodobnie ostatnie zadanie dla niej i potem jak to wykonamy, to będziemy mieli 100% u Eltariel, jeśli chodzi o fabułę. Tak więc dobrze. Świetlisty władca. Udało ci się zgromadzić armię i niemal trzymasz Mordor w garści. Po tym nie będzie już powrotu. Let's go then. O! Akt trzeci, płomień i cień. To jest chyba z wizji Szeloby, tak mi się wydaje. Is your daughter waits. We bring this water. We have conquered the forts of Mordor. But it is still not ours. Sauron's army advances, ready to butcher every last one of us. But we will not die under his rule. We do not serve the Dark Lord. We will sally forth on the battlefield and take this land for our own. You fight for Mordor. You fight for the Bright Lord. Okej. Pokonaj armię. Arhenok. Na co jest niewrażliwy? Na strzały, dobra. You've gone further than I expected. You can see your prize, but you're no closer now than when we met. Scoff. A myśmy się kiedyś spotkali? Przepraszam bardzo, bo tak sobie ciebie nie przypominam. Odporny na trucizny, niewrażliwy na klątwę. Okej. Żegnam. A czekaj, mi zmierzy na strzał. Dobra, czekaj, jeden pojedynczo. Little man with toy army. We play before, we play again. Jakie before? Ja cię pierwszy raz na oczy widzę, gościu. No kurde! No nie ma mi. O! A, okej, okay, dobra. Zdech sobie od trucizny, spoko.
Co jest? A ty czekaj, w sumie właśnie, jak tak już jestem, to wrócę sobie może do tego... tego młota, bardziej się przyda. No to mucimy. A założysz się? Won. Okej, kto następny? Hura. Taki z ukrycia, no co jest niewrażliwy? Okej, na efekty statusu powiedzmy. Kurde, za dużo bomb! Teraz się nie wiem, kto rozrzuca. Okej, no to spadaj. Jeszcze więcej typiarzy. Atak. Dobra. Pora na strzały. Szkoda. Hey! Men will soon forget your name, Gravewalker. But we Uruks will always remember the villain in our tale of triumph. Clark. Okej, pora na zimno. Najważniejsze, że nie jest odporny na egzekucję. No, to jest ten, co się lubi walić w Skorpiona, widzę. No bez jaj, serio? No, seriously jeszcze zdążył? Beaten at every turn, even by those you called allies. At last you return to me, so I may render final mercy. Co ty dupisz, gościu, jakby... Nie wiem. Okej, może przyzwać wsparcie. O, jest rzezi. Jeden z rzadszych premium tak naprawdę. Doprowadza orki do furii, gdy umiera. Szybko rzuca tasakami we wrogów. I walczy jako pierwszy dowódca i może rozstawiać tyłami. Ej, co jest? Co mi taki damage robi? I think you've made the Dark Lord angry. This is only the beginning. Dobra, nie, dałeś mi tego gnoja, bo mnie rozpierdoli zaraz. Nie ciebie, wyłaż mi ze stalownika. Yes. We must push through. I'm pushing. You worry about your orcs. Hey. Tam orcy poczekają. Ja muszę tego gnoja tutaj rozpierdolić, bo nie zacznę już wkurwiać. This stops. Now. You may have defeated the others, but you will not defeat me. This has been a long time coming. Jakiś cwany? Yeah.
kurde, chciałem sobie go przejąć akurat, no ale dobra. Jak już go zabili. Kimże ja jestem, żeby się tam sprzeciwiać. A walcz, zobaczymy. Może się jeszcze z tym przydać, to wiem. O, chociaż widzę, że nie, bo to był ostatni typ w ogóle. Sauron's throwing his entire army at us. Then he will lose it all. Your time has come, Jamie. All that you have wrought has led you here. We are bound together in this brotherhood. This is the fate of kings and men. It shall not be mine. Oby. Serio? Brought me back to this. Nie mogę go zamrozić niestety, szkoda. Ale bij może i Nazgula stary, a nie orki. Tym bardziej nie bij swojego. No kurde, gdzie on jest? Co, też się teleportował i spalił ten sam cios. Dobra, no sobie stanę sobie tutaj. No tak, żeby nie było za łatwo, co? Spierdziele, za dużo jest tych orków dookoła! Bije w swoich zamiast w niego! Super! Jak chciałem sobie nabić tę egzekucję, to nie! Akurat dostałem z czegoś ogłuszenie. Nawet nie wiem z czego. Muszę go tylko złamać. No przecież masz go tam, czemu go nie namierzysz? No Chryste Panie! No co za bezsens! Co jest? No. Aha, nie mogę. Good to know. Dobra, ale mamy go. Jest ta bitka, kiedy się Sauron pojawił. O właśnie, a propos. What? Czemu się na niebiesko zaświeciło?
the ring. Zdrada pierścienia? Jap. Zabawne jest, że gdyby on zdążył ten pierścień złapać, to by to jeszcze przeżył. You will serve me for all eternity. You are mine. So? Czy on zrobił to, co ja myślę, że zrobił? I cannot allow this. Isildur, I release you! No! Jakie nie, dobrze! Find peace in death. Czy Celebrimbor przezwyciężył dominację Saurona? He was not yours to release. And he was not yours to enslave. I did more than that. You broke Sauron's hold. You dominated him. And I will dominate Sauron. His armies will be mine. We are meant to destroy Sauron. Sauron cannot be destroyed. Celebrimbor is right. Zniszcz pierścień, zobaczymy, kto to zostanie zniszczony. We fight and fight, but evil always returns. Talion, we can end this here. We must ensure Mordor is restored to light, not darkness. Nie! I will not trade one Dark Lord for another. This is not the end I have fought for! But you are not the only one fighting. No, he is not. This is not about your petty vengeance. Or mine. This is about restoring order to Mordor. To all of Middle-earth. The end you fought for. Oh, you are but a vessel. And there are others. So? The Lady Galadriel sent you here for a reason. Together, we can bring Sauron to his knees. We can finish what our people started so long ago. Nie! 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 Nie bierz tego pierścienia! Zostaw go! No chyba se jaja robicie! Our sacrifices are not in vain. This is the only way. Ja ci dam, to jest jedyny sposób. Ale jakby Celebrimbor zdaje sobie chyba sprawę z... Nie, Sergio, na pewno sobie nie zdaje sprawy. Przecież on od tak obszechanował Taliona na Eltariel. No chyba se jaja robicie teraz. To jest jakaś kpina.
Przecież Celebrimbor sobie bez Taliona nie poradzi! Co odpierdala zamaniane? See the future you have wrought. A bright lord instead of a dark one. You pitiful man. I gave you sight and yet you still do not see. Nie mów zagadki, ale tylko powiedz, o co ci chodzi. You showed me a fate I could not change. You are wrong. Naprawdę? When you and Celebrimbor forged a new ring of power, I saw where your path ended. Locked in battle against Sauron at the top of Barad-dûr. And you won. Sauron was enslaved, and the Bright Lord rose in his place. The armies of Mordor marched forth under his banner, and Middle-earth fell under his heel. That is the future I fought against. The future you prevented. Because you saw Celebrimbor for what he was. No. A co teraz? Wygląda, że Talion po prostu umrze. Your war is not yet ended, Talion. Whether a bright lord or a dark lord rules Barad-dûr, the balance of power must be maintained, or all of Middle-earth will fall. Minas Morgul. Yes. From there, Mordor can be held back. How? The ring is gone. I asked you once, how much are you willing to sacrifice? Nie! Czekaj, przecież Isildur spadł pierścień! Nie! Open your eyes, Talion. Nie, nie mówcie, że Talion założy pierścień Isildura! Open your eyes! Nie mówcie, że założy pierścień Isildura. Oj, chyba tak, chyba założy. As long as I have breath in my body. My fate is my own. Jasny chuj! Co tu się odjebało teraz? I co teraz? Poza tym, że wróciliśmy do Minas Morgul. Jest Talion? Co jest? You must have rocks in your head. This is Minas Morgul, and you are one man. I am one. But we are many. Co? Jednoosobowy legion! Do wskrzeszania zmarłych?! Czy ja to sobie przejąłem moce Isildura? Dobrze to rozumiem? Jest kombinacja, której nie było!
I jest też ta animacja! Proszę! Jedyna animacja, jedyna umiejętność, której nie było w tej grze od początku. Ani do odblokowania, ani w podstawowym skillsecie Taliona. Ja pierdziel, Talion wygląda inaczej jeszcze w tym. Okej, umiejętności dalej mam, te które miałem. To jest trochę dziwne. Okej. Aha. Czyli co, Talion teraz sam odbije mi nas Morgul? Zajebiście wyglądamy w ogóle. Ej, i to jest cały czas ten strój, który miałem w ogóle. To jest mniejsza animacji. Skąd ten wybuch? Czekaj, muszę zobaczyć. Pokażcie mi mój ekwipunek. Nie, a oczywiście nie, w sumie postać też. Jest nowy skill! Wskrzeszanie, i co jest? Pozwala wskrzeszać Olokhai. Pozwala wskrzeszać Karagory i Gule. Wskrzeszać orkowych publicznych w randze kapitana lub wyższej. Dobra, Olokhai na razie zostawimy, ale jakie zajebiste! Dobra, czy muszę w dołach wygrać. Tego pewnie bym musiał przejąć parę ludzi. Dobra, to później. Pokaż mi ekwipunek. A Karn? Tutaj to było. Aha, serio? Nic? Nie jest, pierścień Sildura, dobra. Jeden z 9 pierścieni władzy pierwotnie należał do Isildura, a teraz nosi go najnowszy z Nazguli. Nie wiem, czy z Nazguli, no nie wygląda mi Talion jeszcze na Nazgula. Rzecz kto wie, może się nim finalnie stanie. Dobra, YOLO, idziemy dalej! Jest trochę za kombinacja, nie, bo chciałem wskrzesić, ale niech będzie. Odejdź! Precz! Okej, czyli nie był Celebrimbor niezbędny, żeby przepędzać nas gulę. Jezus, który tutaj wybuchy ciągle odwala? Nawet strzelce to nie jestem w stanie namierzyć, żeby go przejąć. Słuchaj dupę, orku! Mam miasta do przejęcia. Jaki tu jest zajebiste! Jednoosobowy legion tak naprawdę! I to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Czy, Boże, słowo, w dosłownym... Czy to, słowa legion, ale w dosłownym też znaczeniu całego tego wyrażenia. It was like he just appeared.
To se jeszcze poczeka na tę służbę, wiesz? A założysz się? Dobra, teraz lecimy dalej. Czyli co, pewnie jeszcze będzie mnie czekała walka w ogóle z tym całym czarnoksiężnikiem i Nazgulami jeszcze. Przecież to oni tutaj zawiadują tym wszystkim. Znowu? Skąd ten wybuch? Tu nie ma żadnych kapitanów, którzy mogliby rzucać wybuchającymi dźdami, ani niczym. Taki, no to skąd te wybuchy? Jak miło z twojej strony. Dokąd to? A czemu się napierdalają między sobą? Ci już nie, ale tam się ze sobą walają. Dlaczego? Okej, do górnego miasta zatem. Aha, dobra, dlatego możemy teraz przejść, mając pierścień. Nie dość, że jeden, mamy pierścień Isildura, który no, de facto dawał mu tutaj dostęp, to dwa, Celebrimbor pewnie byłby zatrzymany na tej bramie. Pewnie tylko, to jest tak zrobione pewnie, żeby tylko Nazgule mogły tędy przejść. Z takich... nieumarłych, powiedzmy. Jakie zajebiste wejście! Ale co to jest za set, co ma na sobie? Wygląda zajebiście, tylko żałuję, że nie mogę go jeszcze nosić. To wiem, może ma jakieś fajne te perki. Jest czarnoksiężnik z tą macą od Saurona. Ci dam, bracie. I am not of darkness yet. And I am not your brother. No to co? Let's go! Pokonaj czarnoksiężnika. Masz coś, że to powiedzenie, czy byś tak powtarzał bez końca? You will know true deadness. You cannot see inside.
inside me. Nothing of my soul remains. Then I banish you. Minas Morgul is mine! Okej, no to miasto jest nasze. Ale co dalej? Serve the Bright Lord now. In the body of elf or man, you are unchanged, Celebrimbor. Okay. Tego też nie możemy zamrozić, szkoda. No kurde, serio. Żeby się tego ćwoku zaraz nie przeliczył. This is the wrath of Galadriel. Kurde, prawie się udało. O proszę, 9 strzał tylko. Ciekawe dlaczego. I cannot be defeated, Celebrimbor. Dobra, ale jak to się teraz kombi z tym, z lore Władcy Pierścieni? You will submit to me. Jakby... Było powiedziane... Bo nie mówię teraz o filmach, tego w książkach. Było powiedziane, że Sauron, pomimo tego, że stracił pierścień, miał ciało, ale nie był w stanie nim ten. Nie był w stanie, w sensie nie miał ciała takiego cielesnego, miał taką właśnie formę duchową. Coś właśnie jak Celebrimbor, ale... Okej, okay. Te uniki przez niego wyglądają zajebiście. Jak on to robi? No patrzcie to, jakbyśmy się teleportowali po prostu przez niego. No to chyba już wiem, to już chyba wyjaśnia troszeczkę tą... Wyjaśni się troszeczkę sytuacja właśnie z dodatku do poprzedniej gry. Jakim cudem Celebrimbor skacząc właśnie w Saurona. Oj, patrzcie, nie mam oczywiście leczenia w ogóle na tym. Nie mam leczenia w ogóle na... Kurde, nie mam leczenia na... Nie mam leczenia z ataków, bo oczywiście nie mam broni konkretnej, więc muszę sobie radzić z tym, co mam. Ale jakby co to jest? To jest jakaś elficka magia? Czy to jest właśnie na przykład, czy to jest efekt pierścienia? Właśnie nie wiem, czy to kończymy, ale to się wyjaśnia, jakim cudem Celebrimbor, skacząc w Saurona z pierścieniem na palcu, nie odbił się od jego klaty, tylko właśnie teleportował się jakby za niego.
Lecz nie brakuje mi możliwości oznaczenia przeciwnika, bo w tej walce naprawdę by to pomogło. I druga szansa. Stracona niestety. Nie chcę nabić w ogóle tego paska. Dobra, czekaj. Strzałę poproszę. Kurde, kamera się nupcy, nie widzę! A co robię, ślepa? Okej, czyli co, osłabiliśmy go na tyle, że nie może w tę swoją zakutą wersję wstąpić, powiedzmy? O proszę, widzę, nie tylko ja dostrzegam debilność Celebrimbora. Sam Sauron nawet przyznał rację, że fakt, że Celebrimbor opuścił ciało Taliona, był błędem. Okej, okay, niby jest złamany i zobaczmy, czy to się uda faktycznie. Okej. I co teraz? Ja jestem prawie pewny, że się nie uda. O proszę, nauczył się czegoś! Sauron and Celebrimbor became one. Locked in a prison of perpetual war. A flaming eye casting its shadow over Mordor. Okej, ciekawe połączenie. Talion had taken the city of Minas Morgul, but his war was far from over. Ciekawe połączenie. His greatest battle would be fought against the shadow within himself and the tower to the east. To hold back the darkness. To save the world of men. Epilog Wojny Cieni. Okej, ale jak będzie wyglądał ten epilog? Dobra. Mamy? Wojny Cieni. Mroczny strażnik. Pokonałeś Czarnoksiężnika i zostałeś panem Minas Morgul. Odblokowano nowe umiejętności. Wskrzeszenie i upiór pierścienia. Odblokowano nowe wyzwania. Do Minas Morgul. Ukończ pośmiertne oddanie. Nowe legendarne przedmioty. Przedmioty upióra pierścienia. Kraina Cienia, Minas Morgul i Fortece Mordoru należą do ciebie. Jednakże płonące oko Zand-Barad-dûr nieustannie na ciebie spoziera, a władca Mordoru wysyła coraz potężniejsze orki, aby wspomagały oblężenie. Ulepszaj swoje fortece i podnoś poziom swoich popleczników lub zdominuj najeźdźców na wysokim poziomie i zwerbuj ich do swojej armii, aby ją umocnić. Utrzymuj Mordor w stanie nieustannego konfliktu, by zapewnić wolnym ludziom Śródziemia czas niezbędny do przygotowania się do wojny o pierścień! What?! Czyli zgodnie z lore gry, Talion cały ten czas wstrzymywał jakiekolwiek akcje w Mordorze? Żeby pierścień się odnalazł i zadziała się akcja z książek?
Urfael jest legendarny! Nie tylko Urfael! O, ty, co to za nowy znacznik? Zbroja sługi tym razem jeszcze. Co to jest nowe? O, to. Jakie zajebiste! Przeklęta zbroja niegdyś noszona przez tych, którzy przysięgali przeciwstawiać się Nazgulom. Obrażenia umarłych zmniejszone. I... szanse, że krytyki wywołają klątwę. Premia za zestaw. Wezwanie publicznego i żelazna spowodują przyzwanie zjaw. Przywraca 20 punktów życia, gdy publicznik zginie. Jakie to jest dobre! Ty! Czekaj. Po kolei. Tutaj pierścionek. No pierścionek oczywiście bez zmian. Zwiększa zasięg wskrzeszania. Obrażenie zadane przez nieumarłych są zwiększone. Dawaj. Mroczne objęcie. Ta postrzępiona peleryna jest tak przesiąknięta krwią, że nie sposób określić jej pochodzenia. Okej, to jest mocne, widzę, pochowanie nieumarłych. Plus tutaj jeszcze dodatkowo wskrzeszanie ten. Wskrzeszanie jeszcze dodatkowo straszy orki. Młot Helma leczy nieumarłych. Gdy kapitan zostanie oszołomiony, przywraca 5 strzał. Wrażenia. Dobra, młotka akurat bym nie chociaż w sumie? Też, już ma też 13. Dobra, wiecie co, tak dla testu weźmiemy sobie ten młotek. Zawsze mogę to potem zmienić. Tutaj. Akarn. Jaki zajebisty! Gniew. Istnieje pierwszy przesunięcie, że zrobię zawite atakami są tam skrzeszonego sprzymierzeńcy. Zajebiste! I tutaj to samo. I zwiększmy, że zadanie przy pewnym pasku zdrowia o ten. Nice! Ej, no to sorry. Lubię, naprawdę lubię niektóre te buffy z innych tych zestawów, ale sorry, ja się już tym bujam do końca gry. To jest za dobre! No ten akurat nie wstał, niestety. Dawaj, na koniec się pomucimy trochę, przejmiemy sobie chociaż jednego typa. Bo jestem ciekaw, czy Talion będzie mówił coś innego niż Celebrimbor. The strategy is flawed! Fall back! Gdzie się wycofujesz? I dominate you! Join my army! At your command, my lord! Command, my lord! Okej. Uciekaj. Yes, Bright Lord. Już nie Bright Lord. No dobra. Czyli, mówiąc krótko, tak, Talion ma nowe teksty. Jestem aż ich ciekaw tak naprawdę. I co to jest to tutaj? Dobra, już jest rozszerzenie dostępne. Kurde, powiem wam, myślę, że chyba zanim zacznę progresować ten epilog. Znaczy, najpierw sprawdzę w ogóle, na czym on będzie polegał. Chociaż w sumie było coś o oblężeniu mi na. Chociaż. Czekaj, co? Aha! A dobra, wiem. Bo jest ten. Ma być cały czas konflikt, czyli pewnie będzie ciągle atakowanie i bronienie fortec. Pewnie coś takiego będzie. Tak mi się wydaje, ale kurde. Nie powiem, z chęcią bym teraz odpalił to rozszerzenie od Eltariel. Bo jestem ciekaw, czy ona będzie miała jakieś przemyślenia prawo tego, co się chyba u niej spierdoliło pod koniec całości. Ale to zrobię już sobie może w kolejnym materiale. Ale do niego pewnie troszkę czasu jeszcze minie, ponieważ najpierw zamierzam jeszcze pobawić się troszeczkę tutaj w tym.
w głównej fabule, poczyścić sobie lokacje i tak dalej, powerbować orki do armii. Tak więc, dobrze. Dobra, najpierw pójdę do tych dołów, ale to rzeczywiście poza nagraniem. Sobie je obczaję, spróbuję też wywalczyć sobie te ulepszenie tej wskrzeszenia. You cannot keep us out forever. Co? Czemu nie mam szpona? Halo? Czemu nie mam uderzenia szpona? Czekaj, pokaż mi je. Nie mam tego wybranego po prostu? To są draki. Ty tu jest w ogóle, jeszcze tego nie zauważyłem. Upiór pierścienia. Każde zabójstwo podnosi poziom gniewu. Gdy wskaźnik jest pełny, naciśnij, by wyzwać upiornych gondorczyków do wspólnej walki, przez ataki wręcz będąc bardziej zabójcze. Na końcu są wskrzeszone wszystkie pobliskie martwe orki. Okej. Okay. Zdzierżą ognistą broń, zatrutą albo przeklętą. Okej, czyli to jest po prostu zastąpienie gniewu tego. Gniewu świetlistego władcy. Kupujemy wszystko. Myślę, że przeklętą broń raczej zostawię. Ty, a co to jest? Prestiż! Dobra! Okej! Okay. Ej, to jest spoko! I to jest spoko! Bo teraz mogę sobie dalej farmić te wszystkie punkty, ale nie pójdzie to w las. Punkty gniewu to mnie akurat aż tak nie jara. Punkty życia to może być niezłe. Dobra, nie. Nie, ten sprawdzić. Gdzie to było, to uderzenie? Tutaj. No nie, no mam to aktywne. A w ogóle ja to jeszcze inaczej w ogóle wykorzystuję. Bo to będzie totalnie w dół jeszcze chyba musi być użyte. Dobra, ale czekaj. Zadania, Nie, żadne zadania, czekaj. A teraz ma sens te oblężenia. Czyli teraz pewnie w epilogu będzie się to progresowało. Dobra, ekwipunek. Nie, wymieńmy to na przykład na łuk. I zobaczmy. Tak, czyli uderzenie szpona jest tylko z łukiem dostępne. No nie powiem, to trochę z się akurat. Szkoda, że nie mam łuku na zgula, no ale trudno. Znaczy nie, dobra, w sumie łuk to jest jeden kij akurat. Łuk to jest w każdej tej tak naprawdę. Można powiedzieć przypisany. Tak więc dobra, myślę, że akurat zostanę sobie dalej z łukiem, ale oczywiście całej reszty zmieniać nie zamierzam. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Śródziemie Cień Wojny, w którym prawdopodobnie będziemy zajmowali się DLC-kiem od Eltariel, żeby takim finalnym epilogiem wszystkiego i w sensie końcem wątku fabularnego zakończyć też serię. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia.